Miasto Gliwice przyciąga kolejnych dużych inwestorów. Firma, która wybuduje w naszym mieście outlet odzieżowy, do tej pory działała głównie na rynku niemieckim i austriackim. O budowie w Gliwicach zdecydowało dobre położenie miasta na skrzyżowaniu dwóch autostrad, ale nie tylko. Analizowaliśmy, gdzie jest najlepsze miejsce na takie centrum. I wyszło nam, że idealne miejsce to Gliwice. Gliwice, miasto rozwojowe, miasto, gdzie są fabryki, gdzie dużo się dzieje. To już jest pierwszy punkt. Drugie, wystarczająco daleko od Sosnowca, żeby te projekty nie konkurowały z sobą, a bardziej współpracowały. No i trzecie dla nas kluczowe zagadnienie, to chcieliśmy być przy Aczulce. Chcieliśmy być przy Aczulce. Na łącznej powierzchni blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się ponad 120 salonów różnych marek odzieżowych oraz obuwniczych. Obiekt będzie realizowany w dwóch fazach. Otwarcie fazy pierwszej o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych zaplanowano na wiosnę 2019 roku. Najpierw pojawi się 70 sklepów. Zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann uważa, że nasze miasto to dobre miejsce na tego typu inwestycje. Doskonała lokalizacja, wiele miejsc pracy dla mieszkańców całego regionu oraz bogata oferta kulturalna i sklepowa zachęcają do przyjeżdżania do Gliwic. Zbieramy owoce naszych pomysłów i działalności, które miały miejsce 25 lat temu mniej więcej. Wtedy władze Gliwic postanowiły oprzeć rozwój tego miasta o rozwój specjalnej strefy ekonomicznej i zadbanie o to, żeby właśnie w Gliwicach była produkcja, były usługi, więc to, co generuje przychody, żeby ta pomyślność miasta i potem ta część konsumpcyjna, do której niewątpliwie należy coś takiego jak outlet dobre, jak słyszeliśmy, dostępnej cenowo odzieży, miał miejsce. Inwestorzy nie ukrywają, że Gliwice to jedno z najlepszych miast do budowy obiektów handlowych. W ostatnich kilkunastu latach Gliwice dołączyły do czołówki najnowocześniejszych i najbogatszych miast Górnego Śląska. Jednocześnie jest to jedno z ostatnich miejsc na mapie Polski z tak dużym potencjałem dla centrum outletowego, przekonują inwestorzy. Wtedy, kiedy analizowaliśmy Sosnowiec, to wiedzieliśmy, że jak to jest możliwe, że w Warszawie są trzy outlety, trzy duże, dobrze działające outlety, a na Śląsku i na Zagłębiu właściwie jest tylko i wyłącznie jeden. Nowy outlet zlokalizowany będzie przy ulicy Rybnickiej, tuż obok Centrum Handlowego Auchan i Leroy Merlin.